Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Okiemże Uskiej i zapraszam na spotkanie z jednym z kandydatów na kolejnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szanowni Państwo, chciałabym dzisiaj przytoczyć Państwu oficjalną przemowę kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Roberta Fitzgeralda Kennedy'ego Jr., która została publicznie wyemitowana i publicznie wygłoszona w ramach rozpoczętej i toczącej się już kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Padły tu bardzo ważne słowa także w kontekście naszej sytuacji, choć wprost zupełnie Polski nie dotyczyły, albowiem wspomniany kandydat na prezydenta wypowiedział się o rzeczywistych przyczynach wojny na Ukrainie. Proszę Państwa, dokładnie kandydat na prezydenta Robert Fitzgerald Kennedy Jr. potwierdził to, o czym mówi Benjamin Abelow w swojej książce Jak Zachód wywołał wojnę na Ukrainie. W jaki sposób polityka USA i NATO doprowadziła do politycznego kryzysu wojny i ryzyka konfrontacji nuklearnej. Proszę Państwa, będę tą książkę Państwu po prostu czytać fragmentami. Po pierwsze dlatego, że warto, a po drugie dlatego, że nie chce się narazić na odwet i sankcje żoliborskich jełopów. W formie cytatu jestem bezpieczna. Nic mi nie zrobią, bo to nie moje słowa i nawet nie moja opinia. Ja po prostu przytaczam, cytuję kogo innego. I tak, proszę Państwa, dosłownie cytuję przemówienie na gali oficjalnej kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Roberta Fitzgeralda Kennedy'ego Jr. Szanowni Państwo, jedno pytanie. Suplement zrobimy teraz na początku. Odwrócimy kolejność, żeby się nie nudziło. Jadę z suplementem. Co zrobią żoliborskie jełopy, jeżeli człowiek taki jak Robert Fitzgerald Kennedy Jr. wygra wybory w Stanach Zjednoczonych? Albo wygra kto inny, ale również zdroworozsądkowo myślący. Co wtedy zrobią żoliborskie jełopy, proszę Państwa, i zwłaszcza co z nami zrobi świat i Europa? Warto się nad tym zastanowić. Cytuję kandydat na prezydenta USA Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Mówię oczywiście o sytuacji na Ukrainie. Brzydzę się rosyjską brutalną i krwawą inwazją tego narodu, ale musimy zrozumieć, że nasz rząd również przyczynił się do tej sytuacji. Celowe prowokacje Rosji, wracając do lat 90. administracji demokratycznej i republikańskiej, popchnęły NATO pod rosyjskie granice, łamiąc naszą własną, uroczystą obietnicę z początku lat 90., kiedy zobowiązaliśmy się, że jeśli Rosja pójdzie na to straszne ustępstwo wycofania 400 tysięcy żołnierzy z Niemiec Wschodnich i umożliwi zjednoczenie Niemiec pod armią NATO, że po tym nie przesunęlibyśmy NATO ani o cal na wschód. A James Baker dał to zapewnienie co do Brytyjczyków, urzędników państwowych i wielu innych. A jednak dziś otoczyliśmy Rosję. Przeprowadziliśmy się nie o cal na wschód, ale o 1000 mil i 14 krajów. Otoczyliśmy Rosję z rakietami i bazami wojskowymi. Zrobiliśmy coś, czego nigdy byśmy nie tolerowali, gdyby Rosjanie nam to zrobili. I oświadczenia od naszych urzędników państwowych i think tanków określające cele wojny na Ukrainie jako zmiana reżimu w Rosji i obalenie Władimira Putina. O to chodzi. Prezydent Biden powiedział, jaki jest nasz cel na Ukrainie. Kalectwo i wyczerpanie armii rosyjskiej i rozczłonkowanie Federacji Rosyjskiej. Żaden z tych celów nie ma nic wspólnego z pomocą Ukrainie, który oczywiście był pretekstem za nasz udział w wojnie. Właśnie wtedy powiedzieli nam nasi przywódcy, że byliśmy tam z misją humanitarną, ale od tego czasu uznali, że istnieje szerszy program geopolityczny i że Ukraina jest po prostu pionkiem w wojnie zastępczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się kandydatowi i wszystkim ludziom rozsądnym. Nieustająco wyrażam nadzieję, że nas jest więcej niż jełopów. No to mrzonka jak umorzenie na złożach, bo niestety jest odwrotnie. Ale proszę Państwa, jest też coś takiego w gwiazdach i w przyrodzie, że rozsądek w końcu zwycięży, choćby w ten właśnie sposób, że jak mówiła moja babcia Wilenka, gówno nigdy nie stanie się miodem, choćby je 100 razy polakierowano i zawinięto w złoty papierek. Czasami wystarczy po prostu poczekać i obserwować wydarzenia tak, jak to robi szefowa mojego stada lisiczka. Szkoda, proszę Państwa, że my tak nie potrafimy jak psy. Naprawdę, psy są bardzo mądre i mają bardzo rozsądne stadne zachowania, w przeciwieństwie do społeczeństwa polskiego, nad czym głęboko boleję. Dziękuję Państwu za dziś. Jest światełko w tunelu. Było oczywistym od początku wojny w Ukrainie, że tak jak nikt nie ginął za Gdańsk, tak nikt nie będzie w nieskończoność. Dej, narkomanowi kijowskiemu. A tylko dzięki dej ta wojna jest przedłużana. To jest kolejny istotny zwiastun, że ta zabawa ma się ku końcowi. I bardzo dobrze. Dziękuję za dziś. Do następnego razu. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Żeuski. Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ku chwale ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.